Witam serdecznie z tej strony. Kolejny dzień, kolejne przygody. Moi mili, dzisiejszy dzień się zaczął dość zabawnie, zaraz wam wszystko opowiem. Natomiast co w dzisiejszym filmie? No, poszukiwania. W dniu dzisiejszym tutaj jeszcze jeden dzień w Dźwirzynie zostajemy. Poszukamy, potem ładujemy się w busy i wieczorem zmieniamy miejscówkę. I prawdopodobnie gdzieś tam w stronę Grzybowa będziemy jechali. I znowu będziemy prowadzili poszukiwania. Zobaczymy, co się uda znaleźć. Zawsze jakiś, wiecie, taki element tej niepewności, losowości. Coś, co mi się ludzie lubią najbardziej. Zapraszam serdecznie na film. A co wam chcę opowiedzieć takiego zabawnego? Karma będzie miała miejsce. My stoimy, widzieliście już nieraz to miejsce. Stoimy w takim lasku, przy takiej polnej dróżce. Polnej dróżce między dwoma ośrodkami, która prowadzi na morze. Tak to mniej więcej wygląda. I rano, o której my wstaliśmy? 8:10, 8:15, jakoś tak. Siedzieliśmy sobie tutaj i sobie coś tam gadaliśmy między sobą i trochę się śmialiśmy. Dawno się nie widzieliśmy, to dużo tematów jest i niektóre są zabawne. I tutaj zaraz za płotem jest ośrodek. I tam w tym ośrodku są jacyś ludzie. Godzina 9:30, podchodzi baba tutaj do płotu i na nas z ryjem, że ona nie po to przyjechała na urlop, żeby słuchać, jak my trzaskamy drzwiami i jak głośno gadamy i tak dalej. No i coś tam zagroziła, coś tam pojęczała, ja powiedziałem, tak, proszę pani, przepraszamy i se poszła. I co zabawnego się wydarzyło za jakieś 20-25 minut. Widzicie, jak ładnie skoszoną trawkę tam mają? Dosłownie 25 minut po tym, jak nas ten ochrzaniła, to pod samymi jej oknami i przyjechał facet z kosiarką i jeszcze te, wiecie, jak kosiarka mocno kosi, raczej głośno, i jeszcze te szyszki wpadały w to i takie wybuchy były. Że karma wraca, stara jej babo. Gdzie? Zauważyłem w gniotkę i porysowanie. A to małe, no. No to. Myślałem, że coś mocnego, no. No i ma, tu ma też taką wgniotkę. A to kto, jakby ktoś jakimś drzwiami przywalił. No. A to było, bo no, ja myślałem, że ty nie masz, że idealna blachara. Z jednej strony chciałem to robić, z drugiej strony to jest buz. Zaraz się wjedzie w jakieś krzaczory i tyle z tego będzie, no. No dobra, no. Myślałem, że to teraz się stało. Dla mnie to jest, wiesz, warto było robić, jakby się lakier zarysował, nie? Żeby było rdzewiejące, ale no. Tu też. No widać, że to uprzedni właściciel coś, wiesz, no miał, że miał w garażu jakieś miejsce, gdzie zaraz tam się coś pukło. O, właśnie ten pan. A ja idę na zakupy. Słyszycie, jak to strzela? Jak ta szyszka wleci tam? Brygadzie się arbuza zachciało. I nie. I dziękuję. Wróciłem do busa, pojedliśmy arbuza. I teraz Stanowski leci. I co czarny rycerz dał? Spodnie i helmet. Nie muszę znajdować tego w życiu realnym. Wystarczy, że mi czarny rycerz da. Patrzcie, jak leży i kwiczy. Wyszliśmy z tej jaskini naszej na coś, żeby zjeść. Bo ojciec z nami nie poszedł, ojciec nie lubi w knajpach jeść. Przyszło dobrodziejstwo. Całe szczęście małe. Maskotka awokado. Fajna poducha, czy to grucha jest? Awokado. Dobra, jesteśmy na plaży. Godzina, która? 18:10. Ojciec już widzę, że coś tam ma. Ja zapomniałem telefonu i tak leciałem, że se palucha rozwaliłem. I już mi ucha leci. Oj, będę musiał chyba wrócić po plaster. Jezus Maria, kamameja. Pierwszy ciekawy sygnał. I mamy 2 złote. 2 złote. No właśnie, są kamienie. Zaraz wam powiem więcej. Jak byliśmy pierwszy raz w Dziwiżynie tutaj w tym roku, to szukaliśmy tych kamlotów, co były tu takie wypukane. Co rok temu, 2 lata temu zaowocowało tym, że pełno PRL-i wyszło, jakieś tam srebrne pierścionki i tak dalej. Kuba dziś latał dronem. Taki zwiad zrobił. My tutaj dzisiaj się przeszliśmy specjalnie, żeby te kamienie jeszcze zobaczyć. No i facet mówi, że się kąpał i że są te kamienie, więc może jutro wskoczymy. I idziemy chyba w kierunku Grzybowa. A co z tego będzie, zobaczymy. O! Chciałem powiedzieć, że jedyne co tutaj ciekawego, to ten szałas, co tutaj sobie ludzie zrobili, ale akurat... Ale to folia aluminiowa, to tam ten, nic ciekawego. No ale tutaj takie, wiecie, wydmy i jakieś instalacje zmyślne, wymyślne.
schowamy. Schowaj się. Kamlotki są. Widzicie, jak tam ładnie? Może coś tutaj będzie. Ała. Tutaj też kamlotki. Jakieś żelazo. Ciekawe, czy jakieś monety będą. Ała! Coś, ale kolor. Dobra, kopnijmy ten kolor. I o tyle fajnie, bo tutaj jest zejście takie. I tutaj chyba ludzi dużo bywa. Dobra, wykopię to, bo nie mam sitka i pokażę. 5 groszy wyszło. I mam tu kolejny sygnał. Ciężko to będzie wykopać, ale pousuwam kamulę. Oj, to jest coś większego chyba. To jest chyba coś większego. Dobra, bo ręką to wiecie, co można robić. Gasić i zapalać światło. Łuseczka mi wyszła i PRL-ki jakieś wychodzą. Coś to może to będzie. Taki kawałek bransolety mi wyszedł, ale ona jest żelazna. Grubo mi jej dzioło. No, tutaj widać, jak jest rdzeń żelazny i gruba warstwa miedzi. A no, ale wyszło w tych kamlotach. Tu dalej jest coraz więcej tych kamieni, ale to trudno jest łazić boso w tych kamulach. Dobra, kopnę to. Złocisząc, z którego roku? 95, na samym wierzchu wypukany. Ford się zawala. No i mamy jakieś 500 metrów tam parking taki leśny i plan jest taki, żeby tam podejść, zobaczyć, czy jest miejsce, wrócić i tu przyjechać. Zmienia się, wystarczy się przejść w drugą stronę czasami i nowe możliwości się otwierają odnośnie poszukiwań. No wszędzie tu są kamloty, coś zarąbistego. Może to nie jest jakieś popularne wyjście, ale jak przez lata gubili PRL-e, wychodzą, to pewnie znana miejscówka. Ła! Jeszcze wąż tu jest nawet. Długo, długo nic i nagle znalazłem 22 grosze i zacząłem krążyć po takiego miejsca, już wam je pokazuję. Widać, że to jest takie miejsce, gdzie ktoś leżał, bawili się, czy co robili, znalazłem chyba z 3 kapsle, coś koło tego. Tutaj gdzieś 22 grosze znalazłem i tak gnębię to miejsce, gnębię sygnalik i na razie widzę 5 zł i złotówkę. I ja to wyczułem paluchem. Ej, coś tu jeszcze czuć. Tak czy inaczej 6 zł, to jest zawsze przyjemne. Jak na takie pustkowie, bo żeśmy przeszli, nie wiem, ile żeśmy przeszli? 4 km i poza tymi kamulami to tam jakieś marne 2 zł wylazły, czy coś takiego. No, ale to wszystko. Nie, to nie wszystko. Muszę lewą nogą kopać. Ja nie zahaczyłem żadne szkło, tylko biegłem po telefon, bo zapomniałem telefonu i przywaliłem w korzeń tym najmniejszym palcem. Tego tu będzie więcej. Tego tu będzie więcej tych monet. O, coś czułem. Coś poczułem. Ale... O, znowu coś poczułem. Jest. Co to? Kolejna piątka. No to mam zrobiony dzień, jeżeli chodzi o... Jeszcze dalej są sygnały. Dobra, zrobimy tak. Albo dobra. I kopmy to na żywo. Kopnięte. To jakieś 20 groszy, 50 groszy, coś takiego. Tutaj jest 20 groszy, no. 22 sygnał na tym detektorze. Coś jeszcze? Wydaje mi się, że coś tu jeszcze znajdę. Pognębię to jak należy. Dwójecka. Dobra, będzie coś jeszcze, to się włączę. Dogoniłem kryzysowych tych ojców i kumpli i schodzimy tutaj. Jakie tu jest fajne miejsce na rower. Tu można na rower. Tylko folijka. O, idziemy za ojcem, zobaczymy, czy coś ominie. Ale tu jest fajnie, jeszcze tego mchu tu jest. Po tej stronie jest dużo mchu, a po tej stronie są takie wrzosy, jakby mchu nie ma. Bardzo ładne miejsce. Między Grzybowem a Hotel Senator koło Dziwiżyna. Pusty ten parking. Znajdziemy miejsce dla siebie. Nie jest pusty?
Przecież tam miejscowo opór jest. O, woda w lesie nawet jest. Patrzcie, patrzcie. Kosze, plastiki. Znajdzie się dla nas miejsce. Pełno kamperów, te trójki, Volkswageny. No nieźle jest, nieźle jest. No to będzie zaraz ten przeparkowywanie, tylko trzeba zrobić z buta. Ile my zrobili? 5 km. No to trzeba trochę z buta zrobić. O, będzie git. Ale tu jest jak w Francji. Tak to widzę. To i to jest giga miejsce. A teraz przed nami jakieś 3 km marszu i odpadamy, jeżeli chodzi o wodę. W dniu jutrzejszym sobie poszukamy. Marsz, marsz. Dąbrowski? Nie, miałem już nie śpiewać. Fajny spacerek, bardzo fajny spacerek. Gdyby nie te wścibskie rowery. Bo trzeba gęsiego iść. Będzie słabo. Będzie słabo. Bardzo słabo. Ktoś tutaj wezwał policję, ale tu nie ma nigdzie zakazów i tylko nas spisali i w zasadzie opuścili nas. Pozdrawiamy serdecznie, jak będą patrzeli. No ktoś tutaj, chyba ta pani z rana od tej kosiarki, co ją pogoniła, ta kosiarka chyba zadzwoniła. Także takie przeboje mamy wieczorem po przejściu. Myśleliśmy, że nam się brygada kryzys powiększyła. Taka niespodzianka. Ojciec ucieka. Więc już na 100% mamy tu potwierdzone, że można tu stać. Nic, tylko się cieszyć. A tej wrednej babie kij w oko. Tak przypuszczam, że to ona. Co ja takie mokre spodnie mam? Bziom, bziom. Za 3 minutki się widzimy na parkingu z brygadą kryzys. Przyjechałem już na parking, ciemno jest, zaraz wam wyjdę i nagram co nieco, jak to wygląda. Komarów jest pełno. A teraz z dupy i moje pomidory. Mamy kolejny dzień. Już jest godzina 11. Parkingi się zapełniły. Parking w zasadzie. Wolno nam płynie czas, no i jest jedna wtopa, bo nie sprawdziliśmy, jakie będą fale. I fale są dość spore, bowiem pół metra pokazuje koło Dźwiżynowa. I no, zaraz pójdziemy tam zobaczyć, jak to wygląda. A w międzyczasie, no co, zupkę chińską z rana będę ciumkął. I zaraz się przejdziemy zobaczyć te fale, tylko najpierw muszę zjeść, tak? Kuba się tutaj doładowywuje od ojca. Ja się wystawiłem bardziej na słońce, bo stałem bardziej tam wczoraj. Ale musiałem wjechać na słońce, bo z prądem po tym Dźwiżynie 3 dni było krucho i jeszcze wczoraj kąpiel w nocy. Pięknie mnie ładuje, 600 W. Kurde, 39% było jak wstałem chyba. Wylazłem sobie na przechadzkę po lesie i w tym miejscu, nie wiedzieć czemu, nagle takie wielkie grzyby rosną. Ale obczajcie tego. Kurde, to jest większe od łapy. To jest normalnie większe od łapy. Wielki. A tutaj co to? Tutaj też grzyb? Taki sam? Też taki sam. I z tej strony też. Idziemy zobaczyć, jak morze wzburzone mocno. Ale tu jest ładnie. Kojarzy mi się to z taką sceną z Mortal Kombat. Ale ścieżki rowerowe, a tam już mamy morze. Idę. Tędy. Piękny spacer. O, fale są niestety ogromne. Oj, nawet w wodarach się nie połazi. Wybiła 15. I wyruszamy w drogę na poszukiwania. Boże, ile ja tego biorę. W stronę Grzybowa. Stąd jest plaża nudystów. I Kuba był się przejść i mówi, że sisiory oglądał. po drodze do Grzybowa się grzybów naoglądał. Coś ciężko widzę te poszukiwania. Okropnie duże fale są. Pierwsze moje znalezisko wyciągnięte z tych kamieni to taki kotek. Fajny. Co to, jakaś wpinka? A, znalazłem coś już tego typu w tym sezonie. Chłopaki jeszcze nic nie znalazły, raczej tata dwa grosze znalazł. Ja teraz sygnał miałem taki dość mocny. Mamy 2 złote. Coś tam może będzie, ale ciężko się szuka w tych falach. Kolejny sygnał gdzieś tu był i mi uciekł. A jest, co to? 50 groszy. Nice.
zmieniłem na Manticora, żeby zobaczyć, jak tam sytuacyjnie się czuję, jak ze świadomością. I nie ma źle z tym skorem. Z Minelabem oczywiście lepiej. Bez dwóch zdań, lepiej mam. W głowie, w słuchawkach. Lepiej wiem, co kopać, czego nie kopać. Tam jednak jeszcze się muszę tych dźwięków pouczyć. Ale ja jestem z wody wyautowany na bank. 100% do wody nie wchodzę przez najbliższy kilka, nie wiem, kilka dni. Tydzień chyba co najmniej. Kuba walczy. Walczy dalej na mieliźnie. O! A, on na nas patrzy. Ja myślałem, że on tyłem jest. Nie pamiętam już nawet, jakie było ostatnie ujęcie, ale wróciłem do naszego obozowiska jakieś półtorej godziny, dwie. Rozmawiałem z klientami odnośnie jednej sondy. Jest to z klientem. I co? Czemu ja w ogóle stamtąd polazłem? Bo tak mnie... Ja nie wiem, czy jakieś przepukliny nabawiłem, czy czegoś, ale tak mnie plecy łupią. Jak to sitko wbijam i jak to tym sitkiem, wiecie, trząchą, tak mnie plery bolą. Nie wiem, czy to jest już... Ja codziennie jakieś skłony robię takie, od jakiegoś tygodnia, codziennie po jakieś, nie wiem, 20 minut ćwiczeń na te plecy, żeby je jakoś rozciągnąć. Ale wydaje mi się, że to jest wina sitka i innej pozy. Ja z tym sitkiem łaziłem jakieś 4-5 lat, z jakichś 10 lat temu. I nie miałem czegoś takiego, no ale jednak człowiek teraz jest 10 lat starszy. I po zmianie tego sita mnie plery zaczęły boleć. I te kulki mi powyłaziły. Nie wiem, o co to chodzi, może muszę dłuższy sztyl mieć. Ale ja robię przerwę od wody na bank, bo ja się zajadę. Na piach mogę iść se szukać, ale w wodzie z tym sitem ja nie dam rady. Musi mi się tam coś zregenerować. Zlazłem o godzinie 16, jest godzina 17.46 i zjem coś szybko i idę na plażę połazić z tym detektorem, bo nic z tego dnia nie mam. No. Cały dzień ładuję, a mam 54% baterii tylko. Zaraz zobaczymy, ile otworzyłem mu hawiry, żeby zobaczyć, ile mu naładowałem tego prądu. O, gdzie to się tutaj USB klika? 88% ma. A ten, czekajcie, gdzie to jest? Tu kontrol, history, clue, co to ja tu mam kliknąć to. Zobaczcie, ile Victron dzisiaj dał. Ponad 3 kW, może do 4 kW dzisiaj dojdzie. Ale ja mam elektrownię na dachu. Ojciec już przyszedł, Kuba jeszcze w wodzie, a ja idę teraz zrobić z jakieś może 6-7 km. Pożyjemy, zobaczymy. Pierwszy sygnał dzisiaj. Koparka. Znalazłem koparkę. Po prawej stronie macie tutaj pierwszy film, który sprawił, że jestem tu, gdzie jestem. Znalazłem koparkę, dosłownie. No się ma. Wędruje. A tam taki gagatek idzie. Idzie. Wraca zadowolony chyba. Po jakimś czasie wyskoczyła pierwsza dwuzłotówka. Świeżynka, który roczek. To roczek 2018. Ale sprawdzamy dalej, czy coś jeszcze tu piszczy. Tyle. 2 złote ktoś zgubił. Nic dodać, nic wyjąć. Z tamtej dziury bardzo głęboki sygnał, jak na takie dwuzłotówki, wiecie, o co chodzi. No to trochę poleciało, poleżało. 94 rok. Zobaczymy, czy to tyle. No i co, no to będzie? Co to będzie? Nie gadajcie, że jakiś grosik głupi. Ja ciszanie, już myślałem, że z 5 zł będę miał. 65 groszy. Tu z tego dołka. Słońce chyli się ku zachodowi, a tam jest chyba moje ostatnie wejście, do którego zmierzam. Piątka w Grzybowie. Czyżby dwa śledzie naraz? Tak. Się dziwi. O, trzeci? Nie, tak, trzeci. Komuś się posypały śledzie. Ech. Tu z tej dziurki jeszcze się poszczęściło. Dwa ziko. To już chyba ostatnia moneta, 94 znowu. Jakieś pół godziny później. O, widzę, że tutaj niezłe dymy są. I Leszek przyjechał.
a ja jestem po 7,5 godzinę, nie, 7,5 kilometra z buta. No proszę bardzo, jaki obóz. Jaki obóz, jeszcze widzowie przyjechali jacyś. Jaki obóz tu się zrobił. Tak wygląda podsumowanie. 6-7 zł jakieś śledzie, tutaj trochę drobnych i proszę bardzo, takie głupotki. A tutaj senior zdziałał cuda. Cuda. Wieczerza ostatnia? Nie, pierwsza. Pojedzone i mi się z wami pozostaje pożegnać. Jak się podobało, możecie zostawić pierdółki, jak nie, dzisiaj taki krótszy odcinek, raz nie udało się nic znaleźć, praktycznie w ogóle bez sensu łazić po plaży nudystów, bo lazłem po plaży nudystów i jak dolazłem już do tego Grzybowa, to już mi się nie chciało łazić, a tam zaczęło wyłazić. Taki tip na przyszłość. Dobra, tyle z mojej strony, trzymajcie się, cześć.